Bedecker, porta fidei. Poznanie Chrystusa to nie jest poznanie idei. Chrystus nie jest jakąś piękną ideą, jakimś dobrem, szlachetnością, pięknem, człowieczeństwem. To konkretny człowiek, którego znamy z Ewangelii, którego znamy z nauczenia Kościoła. I głęboko wierzymy, że ten człowiek, który żył. Dwa tysiące już lat na palestyńskiej ziemi jest prawdziwie Bożym Synem. Bedecker, Porta Fidei. Chrystus nie jest ideą. Nie jest piękną ideą, którą sobie wymyślili ludzie. Były takie teorie, które mówiły, że to jakaś astralna fikcja, która zagnieździła się w umysłach ludzi i porywa niektórych przynajmniej. Swoją szlachetnością i pięknem. To nie jest fikcja, to jest pos konkretna postać historyczna, ponieważ zbyt wiele o Chrystusie wiemy, będąc zwłaszcza na palestyńskiej ziemi teraz, dzięki różnym odkryciom archeologicznym, historycznym, zbyt wiele o tej postaci wiemy, by powiedzieć, że jest to jakaś Jakiś ludzki wymysł. Taki człowiek istniał, żył w konkretnych czasach, w konkretnych miejscowościach, ale chrześcijaństwo mówi coś więcej o tym człowieku. Mówi głęboko wierząc, że jest to Boży syn, który wypełniając wolę Ojca swego. Stał się człowiekiem rodząc się z Marii Dziewicy. Człowiekiem, który osiągnąwszy określony wiek, stał się nauczycielem wędrownym i który został przez swój naród zdradzony, wydany w ręce okupantów, pogan, przez nich ukrzyżowany. Ale trzeciego dnia, tak jak zapowiadał, wstał w ten sposób ukazując to, co jest najbardziej istotne i właściwie jest kluczem dla całego chrześcijaństwa, ukazując, że jest Synem Bożym i właśnie dlatego, że stał się człowiekiem jednym z nas, bratem i siostrą, każdego, każdej z nas, wziął na swoje barki, ludzki los. Z wszystkim, co się na ten los. Składa począwszy od płaczu, kiedy dziecko się rodzi, aż po lęk przed śmiercią. Ale to jest pierwszy człowiek, który powstał z martwych, dając nadzieję, że ci wszyscy, którzy złączą swój los właśnie z jego losem, też przejdą przez granicę śmierci do pełni życia. Ogromny paradoks, wielka tajemnica wiary, kryjąca się za tym świadectwem, jakże bardzo prostym, a jednocześnie przejmującym, którym zaczyna się pierwszy list świętego Jana Apostoła. Co widziały nasze oczy, czego dotykały nasze ręce, to Wam głosimy: konkretnego człowieka, Bożego Syna. Który na ten świat przyszedł, ażeby nas bawić. To jest kwintesencja tego wszystkiego, co głosi Kościół. Prawda, z której Kościół się nigdy wycofać nie może, chyba żeby miał, co jest niemożliwe zresztą, przekreślić własną tożsamość. Jest to prawda, dla której i za którą oddawało życie bardzo wielu ludzi. Od samych początków zresztą chrześcijaństwa, aż po dzień dzisiejszy, i tak pewno będzie aż do skończenia świata, ponieważ e, związanie się z Chrystusem, kimś, kto jest tak blisko nas, będzie ciągle konfrontowane z tym, czym świat jest. Z Jego złem, z Jego nienawiścią, małością. E, także z tą chęcią, aby prawda. Ucieleśniona w Jezusie Chrystusie. Są tacy ludzie, są takie czasy, które chciałyby, żeby ta prawda zniknęła z powierzchni ziemi. Ale Kościół, ale konkretni ludzie będą czynili zawsze wszystko to, aby ta prawda była żywa. I jest żywa. To przecież w okresie największych prześladowań Kościoła z początków samego chrześcijaństwa. Powstało to słynne powiedzenie: Semen est sanguis Christianorum. Zasiewem tego, że jest Kościół ciągle młody, ciągle żywy, mimo prześladowań, jest męczeńska krew chrześcijan. I ona sprawia, że, mimo iż świat się zmienia i będzie się zmieniał, to należy do jego istoty. Trwa Chrystusowy krzyż, trwa Kościół, trwa chrześcijaństwo. Mówiłem, Jezus Chrystus jest Bożym Synem, to podstawowa prawda, którą głosi Kościół. Ale to też sprawia, że Bóg w sposób niewyobrażalny zbliżył się do człowieka. Objawiając to, kim On naprawdę jest. Święty Jan świetny to zresztą potrafił nazwać. Boga nikt nigdy nie widział. Ale Boga zobaczył człowiek w Jezusie Chrystusie, bo zobaczył, właściwie doświadczył tego, co znaczy, że Bóg jest miłością, co znaczy ten ból Ojca, który wydaje, światu i zaświat swojego Syna. Bóg jest miłością, to znaczy także, dlaczego Jezus Chrystus dobrowolnie podjął mękę krzyżową, przerażającą śmierć, jaka wtedy była niemalże na początku dziennym w ówczesnym Imperium Rzymskim. Niemniej jednak śmierć przerażająca. To dzięki Jezusowi Chrystusowi na koniec możemy zrozumieć, jak bardzo Bogu, Ojcu zależy na każdej i na każdym z nas. Że jest Ojcem pełnym, bogatym w miłosierdzie, jak powie święty Paweł. I że na nas czeka. Bo w Jego domu, jak powiedział Pan Jezus, jest mieszkań wiele. Te mieszkania czekają na nas. Jak poznać Jezusa Chrystusa? Jak Go doświadczyć? Oczywiście nikt z nas nie powtórzy za świętym Janem tego, co napisał w swoim liście, co widziały nasze oczy, czego dotykały nasze ręce. Tak bezpośrednio Jezusa Chrystusa nie poznamy. To niemożliwe. Dzieli nas przestrzeń. Dwóch tysięcy lat, ale jest rzeczywistość, którą, którą Chrystus zostawił, rzeczywistość Jego Kościoła, która sprawia, że dzięki Niemu Chrystus ciągle jest możliwy do poznania, i jest to poznanie bardzo szczególne, wcale nie tylko czy przede wszystkim intelektualne. To jest poznanie będące doświadczeniem naszego życia. I właśnie takie poznanie jest możliwe w Kościele i dzięki Kościołowi. Dzięki temu, że w istotę Kościoła wpisane jest nauczanie o Jezusie Chrystusie, głoszenie Jezusa Chrystusa. Poprzez katechezę, poprzez głoszenie Jezusa Chrystusa w liturgii słowa, liturgii słowa, która jest częścią Eucharystii, ale także może być częścią innych spotkań liturgicznych. Spotykamy Chrystusa i odkrywamy Jego szczególną bliskość, która objawia się wtedy, kiedy zginamy nasze kolana i zaczynamy się modlić. Czy to powtarzając starożytne modlitwy kościoła, czy późniejsze, czy zwracając się do Niego własnymi słowami, czy może tylko adorując Go w milczeniu, jest to jakieś doświadczenie szczególne bliskości Chrystusa, który jest obecny w nas, który Zaprasza nas, by być razem z Nim, który zaprasza nas do tego, abyśmy my otworzyli się swoje wnętrze dla Niego. I to jest ta przedziwna tajemnica życia Kościoła, która objawia się w naszym uczestnictwie w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii, gdzie on staje się pokarmem dającym nam siły. Niezbędne, aby zdążać właśnie za nim ku wieczności. Ale także szczególne doświadczenie jego bliskości, jego miłosierdzia, jego przedziwnej tkliwości, wtedy, kiedy człowiek pełen żalu, ale i poczucia osobistej godności, że jest Bożym Dzieckiem, zbliża się do kratek konfesjonału, by wyznać swoją grzeszność. On, miłosierny Pan, przebacza. I wtedy czujemy coś niezwykłego. Powtórzenie tych słów, które znamy tak dobrze z Ewangelii. Synu, córko, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Twoja wiara sprawiła, że jesteś na powrót Bożym Dzieckiem. Wiara we mnie, Zbawiciela świata i Odkupiciela człowieka. Nie ma nic wspanialszego niż właśnie takie doświadczenie i taka bliskość Chrystusa, który staje się towarzyszem naszej drogi prowadzącej do domu Ojca. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym tutaj wspomnieć, mówiąc o poznaniu Chrystusa: to poznanie Go w drugim człowieku, to uznanie Go w drugim człowieku i to. Co najbardziej zaskakujące w tym człowieku, który w oczach świata jest bardzo często mało ważny, czy wręcz odrzucony lub wzgardzony. Jakżeż nie przywołać tutaj tych wspaniałych wersów 25 rozdziału Ewangelii Mateusza? Byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem więźniem, odwiedziliście mnie. Byłem chorym, przyszliście do mnie i tak dalej. Spotkać Chrystusa, rozpoznać Go w tym naszym bracie czy siostrze, którzy są, mówiąc takim bardzo nieładnym językiem współczesnego świata gdzieś na marginesie. Ale Chrystus uczy nas, i to jest cudowne poznanie, że w oczach Bożych nikt nie jest na marginesie. Każdy jest ważny. Bo za każdego, za każdą z nas, Chrystus przydał swoją krew, oddał swoje życie. I zrozumieć właśnie ten szczególny związek między ceną zbawienia, jaką dał nam Chrystus za nas, a nami samymi. Odkrycie, poznanie tej prawdy, fascynacja nią sprawia, że braterstwo międzyludzkie nie jest już jakąś fikcją. Nie jest jakim, jakąś abstrakcją wydołaną, ale jest rzeczywistością, wymagającą, niełatwą, ale dającą ten pokój i taki pokój, jakiego świat dać nam absolutnie nie jest w stanie. Ale On, Chrystus, tak. I doświadczenie Tego być może jest najważniejszym i dla niektórych decydującym momentem by go poznać, by go pokochać, by za nim pójść. Bedeker portafidei.